Z nami jest drugi szkoleniowiec Polonii Lidzbark Warmiński, pan Bartosz Bartycha. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, dla pana był to pierwszy, dla pana drużyny, pierwszy sparing w tym roku. Porażka 5-1 z Sokołem. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No tak, przegraliśmy 5-1, ale mimo tego jestem zadowolony z tego sparingu. Graliśmy z dobrym przeciwnikiem, który rywalizuje na poziomie drugiej ligi. Mieliśmy swoje cele, swoje założenia przed meczem i cieszę się, ponieważ było dużo fragmentów, w których realizowaliśmy te cele i mam nadzieję, że tutaj na poniedziałkowy trening będziemy mieli bardzo dobry materiał do analizy i wyciągnięcia wniosków i pracujemy dalej. Także jestem zadowolony z organizacji gry w defensywie. W wielu fragmentach dobrze byliśmy zdyscyplinowani i był porządek na boisku. Także myślę, że bardzo pożyteczny sparing i taki pokazujący nam, nad czym musimy jeszcze dalej pracować. Właśnie sparing na tle drużyny wyżej o dwa szczeble to chyba jest taki większy materiał, taki do analizy, co można poprawić, jakie wnioski wyciągnąć, bo tak jak się przynajmniej tenisiści mówią, że jak się uczyć, to od tych lepszych. No zdecydowanie, dlatego no, że wyższy poziom, szybciej się gra w piłkę, szybciej trzeba myśleć, grać w tą piłkę i piłka nożna jest szybsza, tak dlatego no, cieszę się, ponieważ dużo będziemy mieli fragmentów, dużo fragmentów do analizy i takich wniosków w grze, w atakowaniu i w bronieniu. Patrzyłem na tabelę, Polonia Lidzbark Warmiński jest no, w tej górnej połówce, 8 punktów straty. Czy jest to strata do odrobienia przez lidzbarską drużynę? Zapytam jeszcze tak przewrotnie, czy drużyna może powalczyć o awans, czy jest przygotowana pod względem zarówno sportowym, jak i organizacyjnym, bo już trzecia liga, no to już się zaczyna te no, takie półzawodowstwo. Robimy wszystko, żeby być zespołem czołowym w formie czwartej lidze. Cały czas pracujemy na to, żeby utrzymać się w tej czołówce. Brakuje nam 8 punktów do zespołu pierwszego, ale 3 punkty do Jeziora Igława, który zajmuje trzecie miejsce. Także staramy się długofalowo, systematycznie pracować i robić wszystko, żeby klub, zespół się jak najbardziej rozwijał. Dzisiaj pan pełnił funkcję pierwszego szkoleniowca, pan Czesław Żukowski, no ma jakieś problemy zdrowotne. Tak jak patrzyłem na naszą historię Sokoła, to 10 lat temu pan Czesław z drużyną Sokoła wywalczył awans z czwartej do trzeciej i tego życzę drużynie z Lidzbarka, bo chyba organizacyjnie naprawdę wygląda to dobrze. No bardzo dziękujemy. Cieszę się, że trener Czesław Żukowski jest tutaj uznanym szkoleniowcem, nie tylko tutaj w Ostródzie, ale w całej Warmii i Mazurach. Także no, robimy wszystko, żeby się rozwijać i iść do przodu. Dziękuję bardzo. Bardzo.